No i dokładnie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zaczynamy w tym samym miejscu. Dokładnie w tym samym. Po prostu musiałem poczekać chwilę, aż się materiał wyeksportował. I jedziemy dalej. A, tylko teraz tak, nie wiem, czy tędy? Czy tędy? Aha, ja w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, no... Witam, ja jestem Piecho. Siema, cześć. Nie, dobra, ale z drugiej strony, jeżeli byście nie wiedzieli, kim ja jestem, to co to właściwie byście tutaj robili? Nie, dobra. Dobra, za dużo gaduchy, za mało koncentracji. Trzeba pamiętać, to jest Dark Souls, to nie jest GTA Online, gdzie mogę sobie frywolnie biegać i liczyć, że gra będzie odpuszczała mi moje błędy. Wcale nie. Wystarczą dwa ciosy niezablokowane i już mój pasek jest zdrowiony, jak widzicie. Ej, sporo zmalał, kurde. Nie, dobra. Trzeba odzyskać człowieczeństwo, bo przypominam, dalej jestem zombiakiem. Więc pyk. W żebra. Przez zbroję. Dobra, człowieczeństwo odzyskane, ale pasek zdrowia wcale nie. Dobra, klejnoty życia. Tak będzie najłatwiej, najprościej, najbezpieczniej. Okej, okay, chodźmy z wyciągniętą tarczą, nigdy nie wiadomo skąd poleci, jakaś śmiercionośna strzała. Czytajmy wiadomości, uważaj na mroczny dróg i spróbuj nęcenie. Moment. Bezlitosna Roenna zaatakowała mnie. Dobra, tylko gdzie? Z której strony? I przy okazji od razu olśniewającego światła mogę użyć. Ej, dobra, tam biegnie. Okej. Okay. Dobra, może w ten sposób ją załatwmy. Bang! No, dobra, połowa. Już wek. Ale okej, będę ją nęcił. Oj, pewnie, że będę. I poza tym muszę ją wyprowadzić na jakąś większą przestrzeń. Inaczej, bo zazwyczaj w ten sposób atakują inni gracze. Ale nie w tym konkretnym przypadku. Nie w tym konkretnym przypadku. To jest upiór, którego gra po prostu rzuciła na mnie. Okej, tutaj chyba będziemy mogli z nią zawalczyć, przynajmniej spróbować. Ło, ale leci sprintem, widzieliście to? No chodź, zapraszam. Roenna. No, atakujesz? Pewnie, że tak. O kurde, to nawet zabiera mi życie, kiedy ja blokuję. To było proste. Zmaszowałem po prostu R1 i padła martwa. Ale dobra, duch został wypędzony. Spoko, jakieś duszyczki za to, coś. Czy po prostu nie zginąłem i już z tego mam się cieszyć. Ach, dobra, nieważne. Ważne, że nie zginąłem w sumie. To ważne czy nieważne, Piecho, zdecyduj się. Dobra. Ej. Żeby tam ten robaczek... Robaczek już ucieka? Cholera. Come on! Zeskoczył! No co za menda. A odłamki tytanitu mi się bardzo przydały, oj bardzo. Ej, fajne, że ten miecz wyprowadza to sobie pionowe cięcie. Jeszcze machając tak jak gdyby od tyłu, więc przeciwnika z tyłu też czasami uda się mu złapać. Zwykłym podstawowym cięciem. Nie, naprawdę spoko. Może to jest niedopatrzenie ze strony twórców, ale przydatne. I można fajnie je wykorzystać w walce. I też zazwyczaj przypadkiem, bo no, nikt nie uderza przeciwnika za plecami machając do przodu. No przecież, kurde. Ej, ale faktycznie to jest z tyłu wyprowadzane tak trochę. Jakiś mały fragmencik ostrza tam uderza. Ale okej, co tutaj? Ognisty motyl, dobra, to się może przydać. Ale co, no musimy przeskoczyć chyba, nie? No dobra. Jump! No, nie udało się. Ale można powtórzyć tą próbę chyba. Tylko będę musiał polecieć tam na górę, tak? Ej, czy mi się... Czy to są moje zwidy, czy mi się wydawało, że coś tam spadło właśnie? Nie wiem, może tego zwłoki tego gościa na moście, no właśnie. Ej, faktycznie, bardzo możliwe. Bo tutaj go nie ma, została po nim tylko pała. I tak swoją drogą poniekąd ten gościu nie pałał do mnie miłością. Siląc się na taki głupi dowcip. Ale dobra, zjedzmy klejnocik. Lepiej mieć życie w pełni. A tak w ogóle to widzicie ten... W końcu rozkminiłem, od czego są te czerwone paski przy broniach. To jest ich wytrzymałość. Jeżeli ten czerwony pasek zejdzie do zera, to broń się zepsuje i będę musiał Kowala ją naprawić. Przynajmniej mam taką nadzieję, że ona się nie zepsuje wtedy definitywnie. Ale dobra, ponawiamy próbę. Pięknie. Bezcelowość, spróbuję łzy. Aha, tak właśnie po jaką cholerę, tak? Ej, moment. Chyba, że... Teraz tam.
Nie! Pewnie, że nie. Ale to było faktycznie bezcelowe. Entirely pointless. No, coś mi się wydaje, że bym tutaj przeskoczył. Przez ten wodospad, co tam by coś było. Ale okej, okay, zanim to... Ale to się w sumie nawet nie muszę skakać, mogę sobie obejść po prostu. Okej, okay, kolejna jaskinia. No tam boss, jak nic. Ja mam za dużo duszyczek, żeby się teraz z bossami bawić, więc uderzmy najpierw do pierwszego możliwego przejścia, czyli tu. Aha. Nic z tego. Gra wybiła mi to z głowy. Bardzo szybko, bardzo skutecznie. Więc dobra, no to jaskinia w takim wypadku. I ten motylek się przyda pewnie. Szkoda, że nie mogę po prostu teraz wyciągnąć z kieszeni zapalonej pochodni. Ej, moment, to właściwie stop. Tu już jest jasno. Dlaczego? Ło! Zaklęcia. Ło, ło, ło! A widzieliście, jaki fuksik, jakbym tam wpadło co mało? Ale dobra, skoro nie mam już tego, no to może misja mocy? Ej, nie chcę tym dostać. Ale czemu nie mogę jej namierzyć? Kurde. No, teraz... Nie, 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 bo ty robisz krok do przodu! Właśnie. On robi ten chamski kroczek do przodu, kiedy wykonuje emisję mocy i czasami można spaść. A, strzelcy powiadacie, ale nie, spokojnie, z tym już normalnie się rozprawimy. Bang, bang. Dobra. Delikatna kulanka. Dwa wycięcia. Też martwy. Choć w sumie on chyba już był nawet wcześniej, tak samo jak tamten kościotrup. Ej, aż mnie korci, żeby zobaczyć, co tam jest napisane. Ale to jest też kompletnie niepotrzebne, bo tam na dole jest tylko bezdenna przepaść, która mi może mnie przyprawić ewentualnie tylko śmierć. No ale korzystając z okazji, zapalmy od razu tutaj drugi lichtarz. Dobra. Tak. Przed tobą dźwignia. Fajnie. Kolejna przesunięta dźwignia. Ej, dobra, i zapętliło się, tak? No jeżeli ta dźwignia otworzy to przejście. No powinna, no przecież do czego miała być od razu obok. No właśnie, dobra. No ale póki co wejście tam mi nie jest potrzebne, nie będziemy się cofać. Widzieliście? I tutaj coś znowu spadło, ale to naprawdę to jest wina silnika chyba nowego. W Dark Souls 2 po prostu przeciwnicy doczytują się w momencie, kiedy podchodzimy. Dobra, żeby tutaj nie spaść. Zapłon! Moment, czyli czyżby zaklęcie, które odpala pochodnie w dowolnym momencie? Oj, momencik, to muszę sprawdzić. To muszę sprawdzić. Zapłon, tak? Ten? Podstawowe zaklęcie nowych piromantów, bucha pomieniem przed wrzucającym. To najprostsze ze wszystkich zaklęć piromancji, dlaczego skuteczność jest zaskakująco wysoka. Aha, czyli jednak nie. Dobra, z piromancji ja wolę jednak swój ognisty pokos. Zdecydowanie. Ale dobra, 12 tysięcy dusz. Ej, w sumie, ej, wiecie co mówiłem, że tam się nie cofnę, ale chyba się cofnę jednak do ogniska. Na wszelki wypadek. Ulepszymy postać sobie troszeczkę i później wrócimy zawalczyć z bossem. Aha, to i to wydaje mi się dobrym planem. Na przyszłość. Dobra, okej. Okay. Postaram się to zrobić jak najszybciej. To może zróbmy to teleportem. Takie wiecie, raz, dwa, trzy. No, mówiłem, że z teleportem moim będzie zdecydowanie szybciej. Ale dobra, jesteśmy już w Majuli. Od razu ulepszmy. Aaaa, tak sama gadka. Kurczę, no ale mogłoby się chociaż jedna jej część zmieniać dynamicznie. A nie, w kółku to samo. No nie wiem, w sumie może ktoś nie przeczytał za pierwszym razem, ale dobra, wiecie co? I teraz będziemy inwestować w siłę, żeby później móc używać, albo w sumie, moment. To jeszcze mnie nie przysparza nowego miejsca, ale odporność przed klątwą. Zwinność też rośnie, o dziwo. Nie, dobra. Pewnie przy 30 dopiero jest szóste miejsce na zaklęcia. Dobra. To jednak tutaj, ale później będziemy inwestować w siłę i zręczność, żeby używać tego najpotężniejszego z prostych mieczy. Czyli miecza prześladowcy. Ale dobra, wracamy z powrotem w tamto miejsce, ale znowu posłużymy się moim teleportem, jeżeli pozwolicie. No dobra, już jesteśmy tam, gdzie powinniśmy. No kurde! Oczywiście tylko na ćwierć sekundy się zatrzymałem, żeby powiedzieć, że już jesteśmy na miejscu i pam, oczywiście od razu strzała. Dark Souls. Po prostu w sumie, to w sumie jest, powinno być wytłumaczenie. Dla wszystkie złe sytuacje, jakie się tutaj mi dzieją, po prostu Dark Souls. Tyle. Czy zginąłeś? Dark Souls.
Wpadłeś w przepaść? Dark Souls. Zaklęcie nie zadziałało zbyt szybko i zdążyli ci zabić? Dark Souls, po prostu. A, dobra, ale chodźmy tędy. Będzie szybciej, podejrzewam. A też jak widzicie, już kurde, połowa energii. Już na samym starcie. Nie, to nie jest nigdy nic dobrego. Zjedzmy kamyszek. No tym razem się musi udać. No nie, i znowu ucieknie, tam w przepaść spadnie. No pieprzony robaczek, no. Ale dobra, ci mi teraz będą tutaj próbowali plecy pociąć. Wow, 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 i to skutecznie nawet widzę, chociażby ten. Ten jeden, tamten próbował strzałom, nie wyszło mu. Trzeba go skarcić. No jak już strzelasz, to musisz trafić po prostu. Po prostu musisz. Okej. Dużo tych ognistych motyli. Czyżby jakaś większa sekcja w jaskini się szykowała? No oprócz tej, które już widziałem. Tak, kompletnie bezcelowe, ale przeskoczyłem znowu. No okej, okay, no dobra, ale podejmować bossa w pojedynkę to nigdy nie jest nic dobrego. A może tak w sumie to nie będzie żadnego bossa, tylko ja mam po prostu jakąś paranoję. Spróbuj sojusznik. No chciałbym, ale akurat nie ma żadnego znaku przyzywania tutaj w pobliżu. No niestety. Dobra, idę sam. Najwyżej później to ja wrócę z kimś. No. O kurde. Lordowie szkieletów? Co? Co? Ilu? Trzech? Okej. Okay. Dobra, nie powinno być tak źle. Są bardzo powolni. To bang. Piromancja. Ej, no jeden od razu poszedł, no hej, to ja rozumiem. Bam, no ten prawie. Dlatego to wytniemy w ten sposób. No i co, został jeden. A kurde, moment, oni budzą szkielety. No ale dobra, spokojnie, spokojnie, moment. Tego już też zaraz wytnę, no. Co, jeszcze ktoś? No, no dobra, no ci wszyscy, okej. Okay. Dobra. Ale już żadnych większych. No dobra, no to napijmy się ze stusa. Łyczek. I teraz nie wiem, z czym w nich uderzyć. Nie ci na kołach! Nie ci na kołach! Oni są, kurczę, moją zmorą z Dark Souls 1. Serio, no taki jak ich nienawidzę, to jest szczera nienawiść po prostu. Bo starczy, że w ciebie wjedzie. Dobra, tron komuś rozwaliłem, wybaczcie. Pewnie się wpienią teraz, albo w sumie wszystkie trony. A co mi tam? Dobra, ale tych naprawdę muszę, w pierwszej kolejności. Bo jak oni zaczną się kręcić i wjadą wtedy w bohatera, on to większość życia potrafi spieprzyć. Dobra. No widzicie, już się tam rozpędzają. A nie, ale mało już ich zostało. Dobra, no to może w takim wypadku... Włócznia? Mało. Spodziewałem się coś więcej, ale na szczęście jak są w grupie, to więcej im to zabiera. Tak jak mówiłem, jestem bardzo ofensywnym paladynem. O-o. Może teraz głupio nie zginął? Ej, kółko da się w plecy wyciąć, nie wierzę. Dobra. No, ten martwy. Ale już resztę może klasycznie, ale jeszcze napijmy się przed tym wszystkim. Ale to nie wiem, wszyscy z nich to na pewno nie byli lordowie, tylko część. Ale chyba został tamten ostatni. Dobra, to jeszcze rozejrzyjmy się po lokacji. Może rozwalmy wszystkie trony. Od razu. Tu jest tajne przejście, ale to jest później. To znaczy przynajmniej tak myślę. A w sumie nie, to też jest jakaś wiadomość. Nie wiem, może tam jest napisane po prostu... Uważaj na ścianę, czy coś. No dobra, no to co, może emisją mocy go? O, tak będzie najprościej. Raz na tarczę, dwa na tarczę. Ej, on próbuje parować? Ej, no, zaklęcia nie odbijesz. Ej, dobra, to było wszystko. Ej, no bez sojusznika, no ale jestem hardcorem, naprawdę. Dusza lorda szkieletów. Ale którego? Tak właściwie. Ej, dobra, moment, tu ktoś zostawił jakiś przedmiot po sobie. Ciekawe co? Kukła człowieka, ej, świetnie. No takie rzeczy lubię zbierać. No nie, myślałem, że jakiś kościotrup, ale nie, ja po prostu chodzę po kościach, stąd te dźwięki. Moment, wiadomość? Uważaj na wiadomość, to znaczy kłamca. Aha, czyli tutaj nie ma żadnej... Aha, dobra, nie ma tutaj tajnego przejścia, ukrytego wejścia, nic z tych rzeczy. Dobra, przed tą Krezus. E? Gdzie tam? Ale...
Dobra, ocenię pozytywnie, może zniknie, bo tutaj muszę wcisnąć właśnie krzyżyk, żeby coś się ewentualnie miało otworzyć. Nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, ale czemu dwa się palą, a te dwa nie? Może też je trzeba podpalić. Po prostu tak tylko, żeby było jaśniej. Bliżej ich tronów. Mimo w sumie ani żadnego klucza nie podniosłem, ani żadnej wajchy nie przestawiłem i teraz tak naprawdę ta walka z bossem na wiele mi się nie zdała, chyba że... O właśnie, chyba że to jest jakieś przejście. Cały punkt, mężczyzna, ale bicie na miazgę. E? Nie, aby to było po angielsku, to naprawdę może by jakoś to było bardziej zrozumiałe dla mnie. Myślałem, że ten płomień rośnie. Nie, dobra. Idźmy dalej. Z bossem nie było tak ciężko, jak się spodziewałem, że będzie. No ale też trzeba przyznać, no... To zaklęcie... Ognistego pokosu, no dało radę po całości. O, aha, to w ten sposób ten most się opuszczał po prostu. Czyli niejako zwodzony. Bo tam też widocznie tamta wajcha przestawiła. Tamten poprzedni most, który mijaliśmy na samym początku. Dobra, coś za plecami? Nie. Dobra. No, jak widzicie, oni już mieli ten mostek opuszczony, więc oni mogli sobie już tam pobiec ładnie. Okej. No, myślałem, że dziura. Taka bezdenna. Nie, tam nic. Okej. Ktoś ma czaszkę w skale. Tu coś jest? Nie. Mam nadzieję, że zaraz jakiś głaz nie zjedzie, jak w Indianie Jonesie. Albo jak w Dark Souls 2, troszeczkę wcześniej, po prostu. Albo raczej dużo wcześniej, kiedy jeszcze po knieju upadłych olbrzymów się błąkałem. Ej, dobra, ale sporo kości tutaj leży. Więc jeżeli spotkam jakiegoś gościa, to wątpię, czy będzie przyjaźnie nastawiony. Dolina Żniw. Oh shit. Dobra, znak przyzwania, ale jeszcze nie, spokojnie. Ej, dobra, z tą panią pogadajmy. Tylko najpierw przeczytajmy wiadomość. Cały punkt mężczyzna. Straciłeś ukochanego i to pewnie jego czaszka jest w twoich rękach. Zgadłem? Are you a traveler? Nie, kurwa, zwiedzam. I'm Cloanne. A Norse danger. Świetnie! Masz tytanit? I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. No, każdy musi jakoś zarabiać. Dobrze, że nie jesteś prostytutką. Bo z takim dekoltem mogłabyś. Oj, uwierz, mogłabyś. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. Dobra, ta czacha w twoich dłoniach to po co? But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Ah. Don't look at me like that. Jak? Przez ten hełm widzisz, jak patrzę? Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, oh, now jak wiedziała, nie? A to akurat trafiła. Extras if you can pay. This is my trade after all. Dobra, oczywiście. Tylko tak właściwie. Oj, moment. Żar ascezy kolejny. Ej, tam ma droższe odłamki tytanitu od mojego kowala w Majuli. Ale od mojego kowala w Majuli wykupiłem już wszystkie. O kurde. Ponowna śmierć? What? Urok, który zsyła mroczny płomień na ciała, sprawiając, że wybuchają gwałtownym ogniem. Uroki takie jak ten, wpływające na istotę życia, są szczególnie znienawidzone. Albo ukojenie duszy, jeden z zaginionych cudów zachowany w krypcie nieumarłych. Zdaje potężne obrażenia bezmyślnym, pustym, lecz nie wpływa w żaden sposób na nic innego. No dobra, jak taki zaginiony, no to kupmy. Cztery użycie, tak? I jedno miejsce zajmuje tylko. Okej, okay, dobra. Ej, ewentualnie też 10 odłamków mógłbym kupić od niej. Tak po prostu. Ej, szczerze? Serio? Okej. Okay. Przynajmniej teraz już się nie będę martwił, że zaraz gdzieś tutaj stracę te duszyczki. Dobra, ale pogadajmy jeszcze trochę. I came here in search of rare stones, but... But? Zawsze jest jakieś ale. The place is nothing like I was told. Ej, w ogóle widzisz to? O kurde, ale piękne.
Don't just go haplessly wandering about. Chcę tam iść. Jak najszybciej. Wejść na czubeczek. Coś jeszcze? These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. No ej, te odłamki tytanitu, które mi sprzedałaś, były dokładnie identyczne. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. No parę takich mam, znalazłem już na swojej drodze parę. Nadające magiczne właściwości broni, ale żaden kowal jeszcze nie może ich wykorzystać. Tak właściwie. Podejrzewam, że MacDuff z Zapomnianej Twierdzy będzie mógł, ale on tam potrzebuje jeszcze nowego żaru, cokolwiek to jest i czego jeszcze nie mam. Dobra, pogadajmy jeszcze. Drang Lake. How is it that I ended up here? Mi się pytasz, serio? It's funny. I can't seem to remember. A, czyli pewnie jesteś pusta, tak samo jak my wszyscy tutaj w tej krainie. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. O cholera. Perhaps we'll meet again, if we live that long. Bałem się tego, że wyczerpię jej wszystkie kwestie dialogowe i ona mi zniknie. Holender. No dobra, to i tak nie mam więcej pieniędzy na cokolwiek, ale też z drugiej strony kupiłem od niej wszystko oprócz tego. Uroku. 4000 powiadasz, panienko. I suppose it's about time I moved shop. Ej, może do Majuli. Ej, proponuję Majulę. Tam byś była zawsze dostępna, ale tam kamieni w sumie nie znajdziesz. Słabo. Kiepska propozycja z mojej strony. No okej, no mógłbym użyć tej duszy Lorda Szkieletów i tutaj na pewno bym miał 4000, zanim ona zniknie. Ale nie. Nie róbmy tego. Trudno. Tamten urok jest znienawidzony przez wszystkich, więc nie będę go używał. Ale możecie być pewni, że jak tutaj wrócę następnym razem, to jej już tutaj nie będzie. I wielka szkoda, ale dobrze, że Tytanit kupiłem przynajmniej. Okej. Dobra, to wygląda na trujące. Aha. Dokładnie. Ej, maść zostaje na butach? Serio? Widzieliście? Ha! Faktycznie. Ale dobra, tam widziałem ognisko. Aha. Kurde, już znikniesz, nie? Aha. Dobra, ale i tak muszę się tam dostać. Hop. Ej, bez zatrucia się udało. Pięknie. No ale całe nogawki zielone. Ej, znak przyzywania dosłownie przed chwilą się pojawił. Może zaraz go wykorzystam. Ale dobra, to, że ognisko jest rozpalone, to nie znaczy, że muszę przy nim odpoczywać, ale z drugiej strony chcę, żeby mi się wszystko uzupełniło. Zwłaszcza ognisty pokos. Okej, znak przyzywania, ale to za chwilkę. Wo, 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 cały zielony, no i tak jak mówiłem. No już jej nie ma. Cyberpunk mężczyzna. Wiwat dla skrzynia. Jaka skrzynia? O czym ty gadasz? Stanowisko strzeleckie. Wo! No faktycznie, łukiem albo kuszą. A, to już to z łukiem strzeli, stoi. Ale faktycznie, no do gościa dobrze było łukiem właśnie wyczaić. I widzę, nie jedyny tutaj był gracz, który próbuje. Ale dobra, spokojnie. To zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. No póki nie będę musiał wejść. I ten też do połowy w kamieniu. Co jest grane z nimi? Jak oni tutaj długo są już? Znaczy, póki nie będę musiał wejść w tą zieloną breję, to mogę się tutaj błąkać. I zwiedzać. Mhm, dobra, spoko. Tego się nie spodziewałem. Bez nekromanty żadnego w pobliżu. A ja to w sumie mogę go namierzyć? Nie, niestety nie mogę. Ej, moment. To jest jeździec na nim chyba, nie? Aha! Ja przebiegła menda. Dobra, stanowisko strzeleckie również. Okej, ale ja się nie bawię, jakbyście nie zauważyli, w kusze, łuki i tak dalej. Dobra. Ja moment, to mi dalej rośnie? Nie, nie rośnie. Dobra, spoko. Zaraz podnieśmy. Niknąca dusza i odłamek tytanitu. Spoko. Zawsze w porządku takie rzeczy. No, mogę sprintem lecieć tam, po następny przedmiot. Dobra, zróbmy to. No, szybko rośnie, bardzo szybko. Niknąca dusza. Nie wiem, czy było warto. O kurde, kto? Fuck. Ale mnie przestraszyłeś, maleńki. A co, podnieście jeszcze któryś? Nie, no szczęście nie. Ej, dobra, ale skoro mogę go namierzyć,
To znaczy, że to jest przeciwnik, na pewno. No to... Ognisty pokos, raz. O cholera. Ej, albo nie trafiłem, albo nie jest odporny na ogień, albo po prostu jest takim koksem. Dobra, to może emisja mocy? Dobra, działa. Co to było? Nie, no. Odsuńmy się. I zmieńmy na mocniejszy czar, czyli włócznie. No, i zaraz będzie po nim. Tylko, żebym nie zgarnął tej kulki mrocznej. Dobra. No, parę duszyczek wpadło za niego. Okej. Okay. Szybko, bo zaraz się zatruje. Ach, cholera. Pochodnia. Spoko. Jest zawsze przydatna. Chyba niech to zatrucie już zejdzie, no bo... Kurdeż, połowa. Shit. Nie, trzeba będzie coś łyknąć. Albo klejnocik jeszcze, żeby wspomógł olśniewające światło. Mam nadzieję, że starczy. No dobra, powtórny. No i teraz już bardzo ładnie. Życie się uzupełnia. Nie, ale te przedmioty muszę podnieść, no nie ma opcji, że nie. Nie mogą mi przejść koło nosa, więc uwaga! Jeden. Jakiś nóż. Dobra, nie mogłem przeczytać. Niknąca dusza, okej. Okay. I tutaj? Co jeszcze? Nie wiem. Później to będę sprawdzał. Mały gładki kawisty kamień plus odłamek tytanitu, okej. Okay. Coś jeszcze? O kurde, tutaj jeszcze dwa. Dobra. Bierz to. Grudkę tytanitu, spoko. Niknąca dusza, czyli ta najmniej dająca. Trudno, chodźmy stąd. Ej, to właśnie zatrucie mi zaraz zniknie, ale cały czas w oparach chodziłem. Ha! Dobra. Czy jak już jesteś raz zarażony, po prostu starczy czekać, aż zarażenie zniknie. I tyle w temacie. Dobra. Ale w takim bądź razie, kochani, też nie do tego, że takie jest postępowanie z truciznami. Nie. Po prostu czas mi się już kończy. I w tym momencie skończymy ten odcinek i pociągniemy go od tego momentu w następnym. Dobra, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! No i może ukłon na końcu, bo to jest dobry zwyczaj, żeby się kulturalnie pożegnać. Dobra, na razie, hej!